Egzamin ósmoklasisty 2023. Czy się bać? No to już za chwilę, moi drodzy. We wtorek polski, w środę matematyka, w czwartek język angielski. Ósmoklasiści zmierzą się z pierwszym poważnym w swoim życiu egzaminem. Czy trzeba się go bać? Trudno nie mieć respektu, to jest oczywiste, ale większości z naszych dzieciaków, mówię z naszych dzieciaków, bo jedno z moich dzieci w tym roku właśnie taki egzamin zdawać będzie, trudno się tym naszym dzieciakom będzie dziwić, jeśli mają respekt przed testem, respekt przed tak ważnym w ich życiu zdarzeniem. No, trzeba pamiętać jednak, że zazwyczaj są już po jednym, dwóch egzaminach próbnych. Od lat uczą się, od lat zbierają oceny. Tu nie będzie ogromnych niespodzianek. Świetni uczniowie napiszą dość świetnie, trochę mniej czy trochę bardziej, ale dość świetnie. Przeciętni uczniowie napiszą dość przeciętnie, może trochę lepiej, może trochę gorzej. Sporo zależeć będzie od poziomu trudności egzaminu, bo ten może być łatwy, trudny albo taki sobie. Jaki będzie w tym roku? Chcecie wiedzieć? Ja oczywiście nie wiem, ale powiem wam, że zakładam, że będzie łatwy. Będzie łatwy, ponieważ mamy rok wyborczy, ponieważ wielu rodziców się stresuje, ponieważ nikogo dziś, wydaje mi się, politycznie nie stać na to, żeby zasiać dodatkowy element. Matury nie były trudne. Egzamin ósmoklasisty też będzie łatwy. I co najbardziej zabawne, paradoksalne, to wcale niekoniecznie jest dobra wiadomość. Jak doskonale wiecie, znaczy wiedzą ci, którzy tematem się interesują, do szkół średnich w tym roku pójdzie 1,5 rocznika, dokładnie tak samo jak w zeszłym roku. To jest pokłosie tych tam naszych reform cofanych, uruchamianych, zmienianych. Mamy sporo niestabilności wokół tego. Rzecz w tym, że jeśli egzaminy będą łatwe, to wiele osób zdobędzie dużo punktów, co spowoduje, że trudno będzie odróżnić między osobami naprawdę dobrymi, takimi dość dobrymi, a takimi tylko trochę dobrymi. Ogromną rolę będzie odgrywał przypadek. W tym sensie przypadek, że jeżeli bardzo dobry uczeń gdzieś przez roztargnienie, przez pomyłkę zrobi nieduży błąd, a przecież zadania były wszystkie bardzo łatwe, wszystkim łatwo poszło, dobrze poszło, no to jego pozycja automatycznie się pogarsza. Można by powiedzieć tak, rodzice uczniów raczej słabszych powinni modlić się o łatwe egzaminy, rodzice uczniów lepszych powinni modlić się o trudne egzaminy. Wszystko wskazuje moim zdaniem na to, że w tym roku modlitwy tych pierwszych rodziców, uczniów raczej słabszych zostaną wysłuchane. A czy tak będzie? Wtorek, środa, czwartek. W czwartek będziemy wiedzieli już wszystko. Do usłyszenia.